Zadanie 12, matura 2018, maj, stara formuła. W tym zadaniu pojawiają się formy ekologiczne roślin w zależności od dostępności wody. No i mamy informacje odnośnie kserofitów, że są to rośliny żyjące w warunkach okresowego niedoboru wody. Wyróżnia się wśród nich sklerofity i to są takie rośliny, które ograniczają transpirację oraz sukulenty i to są rośliny, które przystosowują się do suszy poprzez gromadzenie wody. Tu podają nam autorzy zadania przykłady gatunków, które należą do kserofitów i oczywiście mamy załączone rysunki obrazujące budowę morfologiczno-anatomiczną blaszek liściowych w przekroju poprzecznym. No i teraz proszę zobaczyć na poszczególne blaszki liściowe. Schemat A przedstawia nam roślinę, która posiada dużą ilość miękiszu wodnego, inaczej miękisz też wodonośny. I oczywiście są to rośliny, które należą do sukulentów, prawda? Miękisz wodny jest charakterystyczny dla sukulentów. Sukulenty. Schemat B przedstawia nam roślinę, która ma aparaty szparkowe znajdujące się w zagłębieniach. Prawda? To już samo w sobie ogranicza intensywność transpiracji. Dodatkowo wejście do aparatów, do tych zagłębień mamy przykryte włoskami i są to oczywiście martwe włoski. Poza tym mamy grubą warstwę kutikuli, no i wielowarstwową skórkę. Prawda? To też chroni przed nadmierną transpiracją. Te rośliny, które mamy na schemacie B, są to oczywiście sklerofity. Natomiast na dole mamy przedstawioną roślinę, która ma, no właśnie, przestwory wypełnione powietrzem, mamy miękisz powietrzny, mamy aerenchymę. Ta roślina musi być przystosowana, jest przystosowana w ogóle do życia w wodzie. Jest to hydrofit. Więc mamy wszystkie formy ekologiczne, które zostały przedstawione w zadaniu i proszę zobaczyć na polecenie. Określ, który z rysunków przedstawia przekrój przez liść sukulenta, który przez przekrój sklerofita. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech widocznych na rysunku. No i sukulenty. Pierwszy podpunkt, oczywiście tak jak ustaliliśmy, jest to blaszka liściowa A, rysunek A, ponieważ występuje tutaj miękisz wodonośny. Natomiast sklerofity obrazuje rysunek B. No i tutaj tych argumentów rzeczywiście można podać kilka. Można odnieść się do aparatów szparkowych, które znajdują się w zagłębieniach skórki. Można podać, że jest tutaj gruba warstwa kutikuli. Można odwołać się do wielowarstwowej skórki, prawda? Do martwych włosków, które są rozmieszczone wokół aparatów szparkowych. To są argumenty, które przystosowywałyby te rośliny przedstawione w zadaniu do życia w warunkach suszy. Te argumenty uznane byłyby przez egzaminatorów.